Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w duchowej fonofiszce na weekend. Dziś będzie towarzyszyła nam wielka postać świętego Jana od Krzyża, więc absolutna górna półka chrześcijańskiej mistyki. Wielki święty żyjący w XVI wieku, którego pisma ogromnie przyczyniły się do rozwoju chrześcijańskiej mistyki, ascetyki. Mają w sobie, kryją bardzo wiele praktycznych rad, ale także są bardzo kompletną, teoretyczną syntezą wszystkiego, co w chrześcijańskiej mistyce i życiu duchowym najlepsze. A więc święty Jan od Krzyża, wielka figura, wielka postać dla chrześcijańskiej duchowości. I oczywiście wśród wielu, wielu słów, fragmentów, tekstów janowych wybrałem dzisiaj takie, które składają się na tak zwane pisma mniejsze i dotyczą bardzo praktycznych zaleceń ascetycznych, a mianowicie fragmenty ze słów światła i miłości świętego Jana od Krzyża. Ten fragment, który chciałbym przywołać, przytoczyć dziś w duchowej fonofiszce, dotyczy no właśnie pożądliwości i pokus. Jak sobie z nimi radzić, do czego mogą nas prowadzić? Posłuchajcie. Więcej brudu, nieczystości niesie z sobą dusza na drodze do Boga, jeśli żywi w sobie choćby najmniejsze pożądanie świata, niż gdyby była obarczona wszystkimi, jakie tylko mogą być, najbrzydszymi pokusami i ciemnościami, jeśli tylko nie zezwoli na nie. Wśród tego bowiem może iść ufnie do Boga, spełniając wolę Chrystusa, który mówi: pójdźcie do mnie wszyscy, którzy pracujecie i uginacie się pod ciężarem, a ja was pokrzepię. Moi drodzy, to bardzo ważne słowa świętego Jana od Krzyża, ponieważ Jan pokazuje, jaka jest relacja między pokusami, których tak często doświadczamy w swoim życiu, a rozmaitymi pożądliwościami świata, czyli naszymi rozmaitymi przywiązaniami do rzeczy, dóbr materialnych bądź duchowych, które w tym świecie znajdujemy. Otóż zazwyczaj tych pożądliwości naszych no nie wychwytujemy albo mało na nie uwagi zwracamy, natomiast skupiamy się na pokusach. I kiedy pokusy przychodzą, mamy poczucie, że jesteśmy z nimi zabrudzeni, zbrukani, obciążeni i że właściwie rozpadamy się w naszym życiu duchowym. Tymczasem Jan od Krzyża mówi, że kiedy one są, choćby były najgorsze, choćby nawiedzały nasze myśli, nasze życie na rozmaite sposoby, to dopóki im nie ulegamy, czyli nie idziemy za tymi podszeptami, które one nam sugerują, wówczas idziemy do Boga pewnie, z ufnością, jesteśmy mocno w Jego ręku i spoczywamy bezpiecznie. Natomiast kiedy chcąc nie chcąc ulegamy naszym pożądliwościom, czyli folgujemy sobie w relacji do świata, pozwalając sobie na rozmaite dobra czy przyjemności, które de facto od Boga nas odciągają, to tak naprawdę te często drobne pożądliwości i nasze przywiązania do świata bardziej nam szkodzą niż nawały pokus, które w nas się przewijają. A więc, moi drodzy, to bardzo pocieszające, bo czasami nie to jest brudne, co nam się wydaje brudne, a nie to jest czyste, co osądzamy czy uznajemy za czyste. Czasami warto sprawdzić, czego pożądamy i czy te nasze pragnienia, upragnienia, które w świecie lokujemy, nie odciągają nas od Boga, a z ufnością, cierpliwością wytrwale znosić pokusy, bo one hartują duszę i przybliżają nas do naszego Pana, jeśli nie ulegamy im w taki sposób, w jaki nam dyktują czy podpowiadają. Wszystkim, którzy w ten weekend chcą się zmagać dzielnie i wytrwale z pokusami po to, aby je przezwyciężyć, życzę Bożego błogosławieństwa, udanego weekendu, życzę sobie i Wam przezwyciężenia naszych rozmaitych pożądliwości i zapraszam do podsłuchiwania, podglądania i lajkowania Duchogrodu. Zostańcie z Bogiem. Pozdrawiam serdecznie, Aleksander Bańka. Do usłyszenia.